Derby Łodzi w 21. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Ostatni w tabeli łódzki klub sportowy staje naprzeciw Widzewa Łódź, który zanotował 4 porażki z rzędu, ale Widzew ma też nowego bramkarza. To wracający po 10 latach do Ekstraklasy Rafał Gikiewicz, a na trybunach jego brat bliźniak Łukasz Gikiewicz, który kiedyś występował przecież w ŁKS-ie. W pierwszej połowie na murawie walki sporo, ale sytuacji podbramkowych jak na lekarstwo. To Bartłomiej Pawłowski przy piłce. Pawłowski decyduje się na strzał, ale to uderzenie przechodzi obok słupka, a więc może skupmy się na tym, co działo się po przerwie, bo drugie 45 minut było zdecydowanie ciekawsze. W drugiej połowie to Widzew odważniej rusza do ataku. Piłkę dostaje Fran Alvarez i decyduje się na strzał. Piłka odbija się od słupka. To była jak na razie najlepsza okazja dla przyjezdnych i w ogóle najlepsza okazja w tym meczu, aby kibice zobaczyli gola. W 50. minucie Fran Alvarez był naprawdę blisko. ŁKS zdecydowanie rzadziej atakuje. Michał Mokrzycki odpowiedział strzałem wprost w Rafała Gikiewicza. A to Jordi Sanchez! Co za przepiękne, cudowne uderzenie głową hiszpańskiego napastnika. I 1-0 dla Widzewa. Dogranie od Frana Alvareza, a Jordi Sanchez strzela swojego 5. gola w sezonie, ale naprawdę piękna główka urodzonego w Barcelonie snajpera. No i Widzew na prowadzeniu w derbach. Zresztą Jordi Sanchez strzelił też zwycięskiego gola jesienią, kiedy Widzew na własnym stadionie wygrał z ŁKS-em 1-0. To już 65. minuta meczu i uderzenie Juana Ibizy, ale bez większych problemów piłkę łapie Aleksander Bobek. Chwilę później, bo tutaj naprawdę zaczęło być ciekawie, Flis i Rafał Gikiewicz z drobnymi problemami, ale dobrze wychodzi na przedpole i łapie piłkę bramkarz Widzewa, nowy nabytek Widzewa. A to uderzenie bardzo mocne i minimalnie niecelne, dobrze spisującego się w tym spotkaniu Frana Alvareza. Piłka przechodzi tuż nad poprzeczką. Michał Probierz na trybunach, a więc selekcjoner reprezentacji Polski, obserwuje to, co dzieje się na murawie, a tutaj uderzenie głową Kaja Tejana, ale ten strzał bez większych problemów łapie Rafał Gikiewicz. Kolejna udana interwencja golkipera Widzewa, chociaż nie zmuszali go też do wytężonej pracy zawodnicy ŁKS-u, to trzeba przyznać. 90. już pierwsza minuta meczu, doliczony czas gry, jest wprowadzony z ławki Antoni Klimek i interwencja Aleksandra Bobka, który pracy miał zdecydowanie więcej. Po tym strzale mieliśmy rzut rożny, już rozegrany jest Klimek z lewej strony, zagranie do Fabio Nuniesza, zablokowany jeszcze raz Fabio Nuniesz. I 2-0. Ogromna radość piłkarzy Widzewa i kibiców i trenera. 93. minuta meczu. Widzew zamyka to spotkanie. Widzew w derbach Łodzi wygrywa z ŁKS-em i to wygrywa w tym sezonie z ŁKS-em po raz drugi. Tym razem na stadionie ŁKS-u. Tym razem 2-0. Fabio Nuniesz ustala rezultat tego spotkania. I dzięki temu po ostatnim gwizdku pana Szymona Marciniaka Widzew odskakuje od strefy spadkowej, awansuje na 11. miejsce w tabeli. Natomiast ŁKS w coraz trudniejszej sytuacji, ma w tym momencie 11 punktów straty do pozycji bezpiecznej. Jest oczywiście wciąż ostatni w tabeli, a więc podopieczni Piotra Stokowca bardzo, bardzo rozczarowani, bo nie zdołali tutaj nawiązać walki ze swoim lokalnym rywalem. W derbach Łodzi ŁKS przegrywa na własnym stadionie z Widzewem 0-2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.